Zacznij żyć. Ten dzisiejszy dzień jest dniem, w którym masz możliwość wybierania. Czy będziemy dokarmiać te swoje stare ścieżki, które tak nas nieraz skręcają? Czy będziemy się odnosić do różnych tak zwanych programów, które mają nas uleczyć, naprawić i tak dalej? Czy jednak my wybierzemy w swoim dniu dzisiejszym spojrzenie ponad tym wszystkim i wybieranie tego, co mnie w pasji, radości, wdzięczności, harmonii prowadzi. Słuchajcie, każdego dnia możemy tak wybierać, rozglądając się, czy chcemy dokarmić jakiś proces terapeutyczny, proces, w którym dowartościujemy się, czy doładujemy te programy, które nas tak naprawdę gdzieś tam szarpią na lewo i prawo, czy jednak wybierzemy na nowo, właśnie co wybierzemy? Spojrzenie na ten cały teatr, który cały czas nas zaprasza do gry w postaci takiej, że jesteś wybrakowany, że coś z tobą jest nie tak. I ten teatr zaprasza do różnych działań, by to uleczyć. I ma to swoją rolę do pewnego momentu, kiedy już mamy naprawdę dość. Ile można słuchać o tym, że jestem niewystarczający, że jeszcze potrzebuję to zrobić, że jeszcze potrzebuję się z tym pogodzić i tak dalej. Słuchajcie, aspektologia, która wynika z tych naszych różnych ścieżek z przeszłości, inkarnacyjnych ścieżek, jest niekończąca się. Ile my odsłon w życiu mieliśmy? W ilu odsłonach my się zacisnęliśmy? I można je wszystkie układać do szeregu, żeby były tak ładnie uświadomione i och, jestem poukładany. Tak to nie działa. Zobaczysz, że nagle wyskoczy coś nowego. Znowu coś nowego. Znowu się zanieczyścisz, znowu się poczujesz, że jesteś w sobie poplątany. Jest czas na to, żeby wznieść się ponad tą całą grą tych wszystkich aspektów, które tak mentalnie my dokarmiamy uwagą, a które no, cały czas są nam pokazywane w postaci tego, że jeszcze tu. Pogodź się ze swoją przeszłością, z przodkami, ze swoimi aspektami, ze swoją kobiecością, męskością i tak dalej, seksualnością i tak dalej. Bo cały czas to nas napędza w tym szukaniu siebie w punkcie oświecenia. A oświecenie jest tu i teraz, w tym prostym, lekkim spojrzeniu na cały teatr. I owszem, na początku będziemy jeszcze wciskani w te role, które sami sobie wybraliśmy, dopuściliśmy na różnych poziomach, by pewne rzeczy, można powiedzieć, się wypstrykały. Ale kiedy zaczynamy spoglądać, można powiedzieć, z takiej wyższej perspektywy swego wyższego jestestwa, z tej ciszy, z tej harmonii, z tego zaufania, bo ilekroć zanurzamy się w serce, w ciszę, to nie jest tak, że mamy się w nieskończoność zanurzać, by przetransformować siebie. Nie, to ma mieć praktyczne wyrażenie w naszej codzienności. I kiedy zanurzamy się w sercu, to zaczynamy widzieć rzeczy takimi, jakimi są, że są wynikiem pewnych energetycznych, różnych tańców, które w jakimś sensie sami sobie zafundowaliśmy. I tańczymy tak w tych aspektach, kłócąc się, godząc się, transformując się, lecząc się, uzdrawiając, potem znowu oczyszczając się i tak dalej. Jest czas, byśmy się tak osadzili w sercach, w takiej perspektywie, gdzie my patrzymy na ten teatr z taką miłością, z tą świadomością, że wybraliśmy te różne role i już jest czas na to, żeby nie wkręcać się w te różne gry naszego umysłu, by powstać swojej mocy i powiedzieć jestem, to moje tu i teraz jest potencjałem wszystkiego i nie ma tutaj ani braku, ani niedowartościowania, ani nie ma nic do uleczenia. Wiem, to brzmi dla wielu, co on pierdzieli. Wszystko jest, można powiedzieć, efektem, wynikiem energii, które w nas poprzez brak harmonii, dysbalans się ujawniły poprzez różnego rodzaju stany naszego ciała. Więc
Co, będziemy szukać harmonii? Będziemy szukać integracji? Nie, bo to jest nieskończona droga. Cały czas próbujemy się poukładać perfekcyjnie, by poczuć, bo czasami były sytuacje w naszym życiu, że poczuliśmy harmonię. Ale to jest czas na to, żeby właśnie spojrzeć na to wszystko z tej przestrzeni swojego serca, wyciszenia, uspokojenia, uśmiechnąć się do tego wszystkiego i obserwować, co się będzie działo. Co będzie się naturalnie harmonizowało. Kiedy pozwolimy, by energia się harmonizowała, ona sama naturalnie będzie nas leczyć, uzdrawiać, prowadzić. Ciało samo powie nam, że tu jest zacisk, więc rozluźnić się z wydechem. I kiedy pielęgnujemy taką perspektywę każdego dnia, następuje coś niesamowitego. Bo w tym rozpoznaniu siebie, że to, co nas zaciska, to te różnego rodzaju gierki umysłu, a tym bardziej, kiedy są one dokarmiane tymi zewnętrznymi przykładami tego, jak można się zintegrować, kiedy puszczamy to i my w swojej integracji, w swojej akceptacji jesteśmy w punkcie optymalnym, najlepszym dla nas. To, co się dzieje? Zaczynamy jeszcze bardziej siebie słyszeć, czuć, ale już z pozycji przyjęcia siebie w całości, z pozycji tego utulenia siebie. Okej, odegrałem setki, jak nie więcej, ról różnych i one nieraz się ujawniają w moim tańcu obecnie, ale nie, to już jest czas na to, żeby tworzyć siebie na nowo i wybierać w pasji, w radości, w otwartości swego serca, w zaufaniu. Kochani, najlepszego dla Was. To jest po prostu cudowna droga doświadczania i pielęgnowania tego uczucia w sobie, że to nie ktoś ma mi powiedzieć, że mi coś brakuje i ja się będę czuł jakoś niefajnie. To jest czas takiej niezależności, lekkości, takiego odczepienia się od tych wszystkich opinii innych o tym, jak moje życie powinno wyglądać. Jak moje oświecenie i moje urzeczywistnienie powinno wyglądać. Bo tak sobie łykamy te różnego rodzaju obrazy i potem się jeszcze bardziej ściskamy. A jeszcze jak spotkamy kogoś, kto powie nam, że tu jest tyle rzeczy do odczepienia, do uzdrowienia, przetransformowania, to jeszcze nam ciężej. I się transformujemy. I tak idziemy, coraz bardziej umęczeni. Nie, jest czas na to, by powiedzieć temu stop i wybrać. W tym swoim potencjale, w tym swoim jestem, w tym, co jest tu i teraz, wybrać tą przestrzeń, tą ekspresję siebie, która będzie mnie wyrażała w harmonii, która będzie mnie harmonizowała, która będzie mnie rozszerzała, która będzie mnie naturalnie prowadziła drogą, gdzie nie będę podsycał ten niekończący się głód za sobą. Może ktoś zapyta, jak to zrobić. Wiecie, dla mnie to jest, bym powiedział, w tym momencie takie wręcz proste, bo to jest proste zatrzymanie się i patrzenie na siebie przez pryzmat nie tego, co wyuczyłem się na swój temat od wielkich, mądrych i oświeconych i tak zwanych zharmonizowanych, ale to jest czas, kiedy ja wsłuchuję się w siebie, obserwuję swoje ciało, obserwuję te sceny, które odgrywam i patrzę na to tak z boku, z takiego dystansu, a zaraz takiej neutralności. Albo inaczej, patrzę z takiej wyższej perspektywy i spoglądam o moje teatry, moje role do ukochania. Uśmiecham się do nich, nie zmieniając ich. Nie próbując siebie uzdrawiać, tylko po prostu patrzę z miłością na te wszystkie sceny, które odpierdzielam w tym całym fajnym tańcu, w tej piaskownicy na ziemi. I co się dzieje? Coś siebie rozszerza w nas, uwalnia, uzdrawia, harmonizuje naturalnie, gdy na to pozwolimy. Kochani, gwiezdni wędrowcy. Jesteśmy tutaj w swych doskonałych
esencjach. I z tej perspektywy doskonałych naszych jestem, spoglądajmy na wszystkich, na wszystko. Bo w każdym bije ta esencja w sercu. Bije esencja, która nie ma w sobie wybrakowania. Jest tylko zachuchana, przytłumiona przez różnego rodzaju myślenia, przekonania o tym, że coś nam brakuje. Kiedy spoglądam każdego dnia na nowo, każda chwila jest potencjałem wszystkiego. I może na początku wydaje się to trudne i jakoś jak to mogę tak sobie funkcjonować codziennie. Powiem wam, że nasz umysł jest jak taki labirynt, czy taki las, przez który potrzebujemy przejść przez taką, można powiedzieć, w takim osadzeniu, by osadzić się w tej perspektywie, która jest niewybrakowana, jest pełnią. I potrzebujemy ten umysł, który ma nam służyć, nas wspierać przekonaniami, które nas integrują, wspierają. Po prostu potrzebujemy przejść i pokazać mu, że można mieć perspektywę z tego naszego serca, która otula wszystko w zaufaniu. I we wszystkim widzi potencjał, a nie jakąś przegraną. I tam nie ma lęku. To nasza identyfikacja z ciałem i różnymi takimi, można powiedzieć, historiami, które są nam podawane, a my je przyjmujemy jak takie, już nie będę tego określał, przyjmujemy wszystko tak, a to, co się dzieje, to jest tu i teraz ta nasza moc w tym, jak wybieramy wokół siebie. Bo to jest wibracja, to jest pielęgnowanie tego uczucia, które magnetycznie tworzy. To nie my malujemy, zmieniamy coś, walczymy o coś i ustawiamy te meble. Nie. To jest po prostu zadbanie o to uczucie w sobie, które magnetycznie zaczyna sprawiać, że spoglądamy na każdą sytuację, która do tej pory nas ściskała z perspektywy właśnie zaufania, z perspektywy tej świadomości, że energie chcą się same w sobie zrównoważyć. Można byłoby dużo mówić o tym. Kochani, najlepszego dla was. Hej.